Siemanko, z tej strony Kazmir. Kontynuujemy naszą podróż przez region Zeta. Dochodzimy do ścieżki numer 307, żeby złapać kolejnego Pokemona i mam nadzieję, że w tym odcinku poruszymy już kolejny wątek fabularny. Także, aha, co miałem powiedzieć? Słuchajcie, podtrenowałem troszeczkę drużynę, także Kuluzix ma już poziom 20, natomiast do drużyny dołączył Conjeris, który wcześniej się nazywał Kianku Reeves. Obecnie się nazywa Conjeris, ponieważ taka propozycja była w komentarzach. Jak chcecie, żeby wasz nick dla Pokemona znalazł się w następnym odcinku dla któregoś z moich Pokemonów, to piszcie tutaj w komentarzach. Na pewno to uwzględnię i na pewno któregoś z Pokemonów tak nazwę. Słuchajcie, Conjeris znaczy... Boże... Teraz nie umiem tego się wypowiedzieć ładnie. Conjeris znaczy takie skupisko, takie zbiór rzeczy, na przykład może być kongres. Mówi się, że Conjeris of Congress, czyli zebranie kongresu, a tak naprawdę tu chodzi o to, że tych ludzi jest masa w jednym miejscu. No, także tak mniej więcej wam wytłumaczyłem, co Conjeris jest. Także idziemy złapać sobie jakiegoś Pokemona. Z przodu jest Kuluzix. Już się nazywa Kuluzix. Już nie wąż, tylko Kuluzix. I wchodzimy sobie do trawki. Może ktoś fajny się trafi. Dobra, idziemy powolutku, powolutku. Come on, come on. Hello, hello. Ktoś tu do mnie, coś? Halo, halo, halo. No. I? Co to jest? Co to jest? Burmi. Kurczę, co to jest? Słuchajcie... Pokemonów jest prawie, że 700 ileś, nie? Znam większość. Ale to coś to jest... No kurczę, nawet nie mam pojęcia, co to jest, nie? Ale jak nie mam pojęcia, co to jest, to znaczy, że... To... Mhm. Także tak, tośmy złapali Pokemona na tej ścieżce, nie? Kuluzix pokazał swoją siłę. To... Ach! Kuluzix. Słuchajcie, no nawet nie wiem, jak wam pokazać moje zdenerwowanie, nie? Nikogo nie złapałem na tej ścieżce. Super! I to jeszcze jakiś Pokémon, co w ogóle go nie znałem, więc fajnie by było go poznać, no. Burmi. Bomba po prostu, bomba. Cześć, walczysz? Mam najlepsze Pokémony na całym świecie! Zobaczymy, przekonamy się, kto ma lepsze Pokémony. Łapacz tych... robaczków, Eryk. I pada na dodatek. Ale ja go pocisnę z Poison Taila i... Myk! Nie ma. Pięknie, Kuluzix jak zawsze się wykazuje. Beedrill. Czy warto zmieniać? Nie, nie warto zmieniać. Idź, Beedrill, a ja robię Poison Tail! Ty. A, to był cios krytyczny. O, not very effective. Nie fajnie. No nie, no nie. To może to będzie w miarę efektywne. No, efektywne, ale niewystarczająco. A przynajmniej bardzo dużo ekspa wpadnie za niego. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Dawaj, pokaż mi ile. 500 ekspa dla Kuluzixa i... Prawie 550 dla Conjeris, który już jest na poziomie 18. Chce się nauczyć tańca deszczu? Nie, nie chcę, żeby się uczył tańca deszczu. Skyter jako ostatni Pokémon. Kurczę, on jest piękny. Mam nadzieję, że mi się trafi złapanie Skytera. Poison Tail. Przynajmniej go zatrułem, zawsze to coś. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i w sumie trucizna powinna go dobić. Tak. I trucizna. Kuluzix. Kuluzix. Mało powiedziane. Co ty robisz, człowieku, z nimi? To jest aż niemożliwe. Ale ci łowcy robaczków to tak mało pieniędzy dają. Tak mało pieniędzy. Dobra, jakiś potion.
potion dla Kuluzixa. I idziemy dalej. I idziemy dalej. O, żongler chyba kolejny. No, to wbijamy się na niego na pełnej. Wielkie nieba, spójrz na czas! Kto to jest? To jest fajny trener Max. Fajny trener Max chce ze mną walczyć i wystawia... Purrlojna, purrlojna. Mamy go kotecka. A ja na to Poison Tail. Trujący ogon. Nie przedrzesz się przez moją defensywnie kotecku. Chyba zobaczyłem kotecka. I już go nie widzę. Popadł, bo Kuluzix jest za mocny. I Kuluzix i przy okazji Conchelis na poziomie 19. O, nie popatrzałem, kogo ty wystawiasz. A może sobie wystawię jakiegoś fajnego Pokemona Delilah? Nie. Zostań Kuluzix, pokaż jak bardzo... Pikachu, Pikachu. Nie, Poison Tail i tyle, no. Poison Tail do skutku. Na raz. Na raz, bo to jest Poison Tail. To jest Kuluzix. O, i znowu ten Burmi. Słuchajcie, znowu ten Burmi. Co to nie bo jest ten Burmi, no? Nie mam pojęcia, jak wygląda to. Taką spiralkę ma i w ogóle to się trzyma na tej spiralce. Jest opatulony liśćmi. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co to jest, no. Dziwne to było. Dobra, ktoś nas tu zaczepia. O, Pikachu. No. Trafi nam się Burmi, a mógł być Pikachu, nie? A mógł być Pikachu. Trudno. Nawet Burmiegośmy nie złapali, nie? Co dopiero Pikachu. O, sparaliżował mnie, no iść ty. Pikachu. O, jeszcze mnie trzyma ten paraliż teraz. Co ty tak chcesz mnie paraliżować? Spadaj stąd, nie paraliżuj mnie, już jestem sparaliżowany, już mi jest smutno z tego powodu. O, tu czuję Pokemona walczącego. Czuję Pokemona walczącego. Czy Kuluzix będzie fajny? Myślę, że nie. Myślę, że wystawimy naszego bardzo defensywnego Pokemona, jakim jest... Delilah, Delilah, pokaż co potrafisz. Poczuj gniew moich walczących Pokemonów. Zobaczmy, jak bardzo są rozgniewane twoje walczące Pokemony. Tyro! Poziom 9. To nawet szkoda tracić na ciebie PP, nie? Kogo bym nie użył? No może jakbym Steaka użył. Może jakbym Steaka użył. To byś przeżył, nie? To bym przeżył, no ale tak to... Szkoda gadać. Zbieramy jagódki, zbieramy jagódki. Nie chcę żadnej tutaj siać. Zbieramy te jagódki, miam, miam, miam. Do smacznego, miam, 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 miam. Zbieramy jagódki. O, tu będzie pan, który ma Pokemony stalowe, bo tu kolejny inżynier na to przynajmniej wygląda. Jeszcze w międzyczasie ktoś zaczepi. Dirling, o rany, jakie fajne, to kosorynka, kosorynka. Fake out na dzień dobry. Boże. 68 siły jednak robi swoje, nie? I smelling sound na dobicie. I żadnego dirlinga nie ma. Siema. Kocham moment, kocham być inżynierem. Kocham gotować i kocham blogosferę. Ładnie rymował, no ale... Czy też ładnie będzie walczył? Wstawia Magnemite'a jako pierwszego. Ale czy mój worek może się w ogóle bać takiego Magnemite'a? Raz, dwa... Nie ma. Ślicznie, worek. O to chodzi. O to chodzi. Tak się właśnie zwycięża. 177 punktów doświadczenia i... Już na 20 Conjuris. Teraz wychodzi Klink. Kurczę, takiego Klinka to bym chciał. Takiego Klinka to bym chciał. Normalnie... Patrzcie, jak to się fajnie obraca, nie? O, co, za mało, żeby go zabić? Uuu, mocny ten atak. Gear Grind. To by było takie zaciskanie trybów. Zaciskanie trybów. Dokręcanie trybików.
i Porygon na ostatniego. Ach. A nie myślisz, że ten Porygon ma... O, download zwiększył jego special attack. Ale myślę, że nawet nie będzie miał szansy tego wykorzystać, ponieważ 2, 3 i po Porygonie. Bardzo dobrze, Porek. Jak zawsze na ciebie można liczyć. 196 punktów expa i 240 dla Conjuris. My idziemy do... O, żeż, no kto mnie jeszcze tu zaczepia? Kolejny Deerling. Słuchajcie, to może jednak nie Worek do przodu, a Delilah do przodu. Delilah, idź naprzód. Dobra, nie chcę oglądać twoich statów, bo ja wiem, że są dobre. Tu jest jeszcze jakiś trener. Szef Pokémon Rangerów kazał mi walczyć z kimkolwiek, na kogo spojrzę. Czas na ciebie. I Pokémon Ranger Marik wystawia Shellosa. No i mam Delilah z przodu, nie? Torzem zamienił. Najlepiej by było jakby... Kurczę, Conjuris nie... Worek mógłby to wykończyć. Kuluzixa bym najchętniej wykorzystał. Mam tylko 30 życia. No idź. Idź, Kuluzix. To dziękujemy Kuluzixowi. To by było na tyle. Dziękuję. Fajnie pozamiatane. Lepiej Kuluzix niż Delilah, nie? To idź, Worek. Wykończ go. Pomścij. Fake out. Na dzień dobry. Bardzo dobrze. Osłabiony. I arm thrust do końca. Raz. Dwa. Trzy. I pomszczona Delilah... Kuluzix. Pomszczony Kuluzix. Świetnie. Burmi. No to już wiem, że Delilah będzie spoko, bo tam on ma te liście, więc... Jeden ognisty cios i go nie będzie. Kurczę, Kuluzix, ale byś mi się teraz przydał. Poison Tail i dziękuję, i pozamiatane, nie? Będę musiał się wrócić, dołączyć jakiegoś Pokemona do tej drużyny. Zrobimy małą przerwę w nagraniu, a ja sobie dołączę kogoś do drużyny. Jeszcze nie wiem, kto to będzie. Kogo dołączy do tej drużyny? Kogo ja tam mam? Mam Magikarpia, no ale Magikarpia nie. Mam już Conjurisa, więc... Więc spoko. To będzie coś. Conjuris chce się nauczyć Body Slam. Tak, nauczy się Body Slam. Zamiast Double Slapa się nauczy. Body Slam. Pięknie. 1200 dla mnie. To słuchajcie, my tu schodzimy na dół, zawalczymy się z tą dziewczynką. I ja już idę po następnego Pokemona, będę musiał go trochę podtrenować, żeby dołączył do drużyny i faktycznie coś wnosił do tej drużyny. Flame Charge. A Delilah jest sparaliżowana i nie może się ruszać. Nie, no. Boże, kochany. Jeszcze tyle sobie zrobiłem? Kto to ma sens? Conjuris może nie, ale Worek. Worek, pokaż, jak to powinno wyglądać. Tail Whip. Tail Whip na mnie nie robi wrażenia. Jeden cios od Worka i nie ma przeciwnika. Nie! Ale jesteś pokonany. Moje biedne Pokémony! Skrzywdziłeś je! Aha, dobra, to słuchajcie, ja robię przerwę, zbieram jakiegoś Pokémona, podtrenuję się i widzimy się za chwilę. Cześć! Okej, słuchajcie, jesteśmy w mieście Fianga i tutaj jedna z dziewczynek zaproponowała mi, że da mi... Bonsliego, także myślę, że Kuluzixa zastąpimy właśnie Bonslim. Tak, chcę mieć Bonsliego. I chcę go nazwać, nazwę go... Drzewko. Nazwij się Drzewko.
Będę go ładnie traktował, tak. Pokémon. I zobaczcie sobie drzewko. Drzewko jest typu kamiennego, chociaż wygląda jak drzewko, no ale jest typu kamiennego. Ma umiejętność Sturdy, która powinna mi się bardzo przydać. Ma bardzo duży atak, dużą defensywę. No, IV takie niespecjalne. Ale zobaczymy, co się uda zrobić. Zna ataki Fake Tears, które obniżają mocno defensywę specjalną. Copycat, który powtarza ruch, który był wykonany tuż przed nim, czyli albo nasz ruch, albo ruch przeciwnika. I ruch Flail. I Zap, który zawsze trafia. I zadaje tym więcej obrażeń, im mniej życia ma atakujący. Dobra, słuchajcie, idę go podtrenować troszeczkę i widzimy się za chwileczkę. To kontynuujemy naszą podróż. O, to mogłem od razu to zrobić. Patrzcie na to, nie no, kto tu jest? Jest profesor, jest mama, jest dowódca drużyny Asgard. Jest tych dwóch dziwnych typków, których widzieliśmy w poprzednich odcinkach. Profesorze? Odyn! To zaszło za daleko! Wiem, dlaczego drużyna Asgard przejęła kontrolę nad zderzaczem Pokehadronów. Ale pozwól sobie powiedzieć. Nigdy nie osiągniecie sukcesu. Nie macie przyzywacza czasu. Nie będzie zagrożenia tak długo, jak długo będziemy w stanie powstrzymać was przed znalezieniem go. Czyżby? Znam kogoś, kto mógłby się z tobą nie zgodzić. Czy to nieprawda, Kazmir? Totalny szok. Kazmir, czy słyszałeś, co on właśnie powiedział? On blefuje, prawda? Jeśli naprawdę miałby przyzwyczaić czasu, to ten świat byłby skazany na zagładę. Czy oni mówią prawdę? Proszę, Kazmir, to jest niemożliwe. Tak, tak mówię prawdę. Nie, 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 nie może być. Uwierz w to, Aria. To zawstydzające, że nigdy nie chciałaś do nas dołączyć. Nawet tyle lat temu. Mogłabyś chociaż poczuć przedsmak tego. Nasyćcie oczy. Oto wszechpotężna Shaymin. Legendarny Pokémon. Nie. Nie może być. Nie, nie będę stał i patrzał, gdy kolejny odważny Pokémon jest zakuty w kajdany. A ja stanę naprzeciwko każdej korupcji z potężnych Pokémonów. Nie będę z wami dzisiaj walczył. Shaymin, oczyść dla nas ścieżkę. Już oczyściliśmy miasto Niasa. Udajmy się zatem do zderzacza Pokehadronów. Do zobaczenia. To niedobre. Znaleźli jednego z najpotężniejszych artefaktów ludzkości. I już używają go, by przyzwać niezwykle rzadkiego i potężnego Pokemona. Ale nadal możemy go pokonać, prawda? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Kazmir. Zobaczyłeś się z badaczem legend. Żyje w mieście Superior. I bada legendarne Pokémony. Musisz go zobaczyć. Ma książkę, która tłumaczy początki wszechświata. Kazmir. Musisz wiedzieć, jak wielkim zagrożeniem to jest. Ta księga wytłumaczy ci wszystko.
Będziemy oczekiwać twojego powrotu. Dobra. Kazmir udał się w daleką drogę do miasta Superior. O, jestem już u badacza legend. Cześć. O, witaj. Sorry za bałagan. Nie miałem czasu wyczyścić laboratorium. Byłem troszeczkę pracować w polu. No wiesz, ta sprawa z Unownem, w której pomagałeś, prawda? No cóż, troszeczkę się rozproszyłem. Teraz studiuję tą statuę. Myślę, że to może być legendarny Pokémon. Możesz pomóc, jeśli chcesz. Zbierałem notatki i różne przepowiednie o legendarnych Pokémonach. Moje badania są zawarte w książce na stole. Jeśli chcesz, sprawdź je. Może znajdziesz jakiegoś legendarnego Pokémona? No to sprawdźmy tą książkę, o której mówił profesor i ten badacz. To ta książka, o której mówił profesor. Przeczytać, co mówi? Tak. W pradawnej pustce nie było niczego. Później było jajko. Złote jajko. Potężne jajko. Wewnątrz tego jajka była bestia zwana Arceus. Arceus. Pierwszy Pokémon. Arceus stworzył świat taki, jaki znamy. Czas, przestrzeń i antymaterię. I stworzył... reprezentacje bestii, bestie reprezentujące te cechy, by ich strzegły. Arceus stworzył świat, stworzył życie, które zamieszkało świat. I tym samym oddalił się i zapieczętował w miejscu daleko, we własnym wymiarze. Jednak zanim to się stało, stworzył Pokemona, który... Księga jest zbyt spalona, by czytać dalej. O, Kazmir! Sorry za bałagan. O, co? Profesor cię tu wysłał? To znaczy... Drużyna Asgard znalazła przyzwacza czasu, prawda? To nie jest dobre. Musimy porozmawiać. Jakby ci to powiedzieć... Pamiętasz tego Unowna, którego widzieliśmy w jaskini? Był całkiem silny, prawda? Ale wyobraź sobie... ten rodzaj siły razy kilka miliardów. I wtedy dopiero będziesz miał potęgę prawdziwego, legendarnego Pokemona. Widzisz, przyzwacz czasu pozwala jego użytkownikowi, by rozcinać tkaninę czasu i przyzywać coś z przeszłości do teraźniejszości. Efektywnie przyzywa to Pokemona z innego czasu. Jeżeli drużyna Asgard go ma, to mogą teraz złapać dowolną legendę. Ale jeżeli oni... Pamiętaj. Pamiętasz, jak ci opowiadałem, żebyś zobaczył Wilsona w mieście Fianga? Wilson jest jednym z głównych naukowców zajmujących się zderzaczem Pokehadronów. Po prostu, jeżeli oni przyzwą naprawdę potężnego Pokemona w zderzaczu Pokehadronów, muszą użyć przyzwacza czasu. Przeczytałeś mit o Arceusie, prawda? Cóż, mówi, że Arceus stworzył wszechświat, a potem zapadł w głęboki sen. Zeszłego roku zapytałem się, czy Arceus stworzył świat. Jeżeli Arceus stworzył świat, to kto go utrzymuje? Niedawno wszystko zaczęło się zazębiać. Te wszystkie starożytne skrypty, których nikt nie mógł zrozumieć, te dziwne hieroglify, z tego co potrafiłem zebrać, Arceus stworzył Pokemona z siłą, która była równa jemu samemu, żeby doglądał świata pod jego nieobecność. Te skrypty mówią o Pokemonie, który podróżuje przez czas, zagina przestrzeń i dużo więcej. Może trochę wyolbrzymiam. Ale jeżeli możesz sobie wyobrazić takiego Pokemona, który wpadł w ręce drużyny Asgard? Idź już, znajdź profesora i powiedz mu to, co ja ci powiedziałem. No idziemy. Kazmir udał się z powrotem na drogę 307. Znaczy nas ktoś zaczepił po drodze. O, Pikachu, ale nie wiem, co tam walczył.
spoko. Powinien porozmawiać z Oakiem. Badacz legend zadzwonił do nas i powiedział nam to, co powiedział tobie. No to po co ja tu biegłem, jak mógł po prostu zadzwonić. To jest bardzo martwiące, prawda? Twoja matka poszła już do Blackfist City, do kręgu Chrome. To wielka, okrągła wyspa w centrum tego regionu. Drużyna Asgard zakwarantanowała miasto Niasa. Pozostało tylko kilku ludzi i... Holy shit! Co to było? O mój Boże! To dlatego zakwarantanowali miasto Niasa. Miasto Niasa, nie. O mój Boże! Oni je zniszczyli! Muszę iść. A ty, Kazmir? Przepraszam. Potrzebuję Rock Climba, żeby wejść na większość skał, które znajdują się w tym regionie. Ale te skały, które widać naprzeciwko, wyglądają na takie, po których mogę się wspiąć sam. No okej. Okay. Aha, to jest miasto Niasta, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, znaleźliśmy się w mieście Niasa. Prawie, że złapaliśmy dzisiaj Pokemona. Prawie, że, bo to był jakiś Bermi, zjedliśmy go na śniadanie. Straciliśmy Kulozixa. Do drużyny dołączył Bonsly, który nazywa się Drzewko. I fabuła się zagęściła. Słuchajcie, udaje się do zderzacza hadronów, ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Tam tararam, Pokémon Zeta!